Cześćko, z tej strony Patty. W dzisiejszym odcinku będziemy testować popcorn o smaku Oreo. Ale tradycyjnie, jeżeli jesteś tu nowy, nowa, to idealny moment, żeby kliknąć ikonkę suba oraz dzwoneczko, by być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. No to lecimy z testowaniem! Żeby oczywiście było ciekawiej, to nie będziemy testować tylko i wyłącznie samego popcornu, ale porównamy go z samymi ciachami Oreo. Sprawdzimy, czy jest tutaj użyta dokładnie posypka z ciasteczka Oreo, krem z Oreo, ale oczywiście zanim testowanie, to przejdźmy do opakowania. Paczucha jest wielkości przeogromnej paki chipsów. Jest ona matowa, więc naprawdę bardzo mi się to podoba, ponieważ te opakowania matowe wyglądają naprawdę bardzo fancy, profesjonalnie oraz amerykańsko. A więc tak, na środku mamy napis Cookie Pop Popcorn Oreo, poniżej mamy ciacho Oreo, a dookoła fruwa nasz popcorn o smaku Oreo. A jeżeli jesteś tu nowy, to możesz niżej w opisie kliknąć na pierwszy link, w którym testowaliśmy popcorn tej serii o smaku Twixa oraz Snickersa. Oraz było wiele, wiele innych ciekawych naprawdę smaków, ale nie będę wam zdradzać, zajrzyjcie do odcinka. I jeszcze szybko sprawdźmy, co znajduje się na odwrocie. Okej, kalorie i tak dalej, no ale to nas nie interesuje, zabieramy się za testowanie. I tutaj chyba mamy otwarcie. Nie jestem pewna, czy to jest otwarcie, czy po prostu się porwało. Ale w każdym razie otworzymy to tak bardzo ładnie. Czyli o tak. Wow, naprawdę przepięknie pachnie. Ten zapach najbardziej mi się właśnie kojarzy z popcornem firmy Star. Oraz oczywiście jest tu wyczuwalny jeden do jednego zapach ciastek Oreo. No mega, ale słuchajcie, dobra, już was nie będę dłużej trzymała w niepewności. Zobaczcie sami, jak wygląda w środku. No mega. Słuchajcie. Ten popcorn jest naprawdę przeogromny. No i powiem wam, że jak dla mnie to całkiem sporo jest tego Oreo. Głównie to ten popcorn jest wysmarowany w tym nadzieniu. O kurczę. Głównie popcorn jest oblany tym białym kremem z Oreo. I nieco mniej mamy ciacha Oreo. Co myślałam oczywiście, że będzie odwrotnie. No tak jak na obrazku, no ale niestety ciacha jest zdecydowanie mniej. No bardziej ten popcorn jest biały niż czarny w kolorze ciacha. Okej, ale zabierzmy się do najważniejszej części, czyli do testowania. Dobra, no to ja biorę sobie jakiś taki najładniejszy kawałeczek. Niech będzie ten. Ma w miarę dużo tego ciacha oraz polewy. Dobra, sprawdzamy. Bardzo słodki jest. Jest również chrupiący. Chrupiący sam w sobie jest i jest również chrupiący od tego cukru. No i słuchajcie, co do smaku, popcorn jest rzeczywiście o smaku Oreo. Bynajmniej tak mi się wydaje, jak na pierwszy smak. Natomiast również jest bardzo słodki. I tutaj nie wiem, czy do końca ten krem w Oreo jest aż tak mocno słodki, bo to naprawdę jest moim zdaniem przesłodzony. Czy tutaj jest dodany jakiś jeszcze dodatek cukrowy. Czy tutaj może ten smak jest wzmocniony, ta słodycz, dodatkowy jakiś cukier. W każdym razie bardzo fajnie, że właśnie mamy ciacha Oreo i możemy to porównać. Więc słuchajcie, zabieramy się za porównywanie. Okej, i mamy nasze ciacha. I przejdźmy do najważniejszej części naszego ciacha, czyli do środeczka. Ponieważ głównie właśnie ten krem jest użyty w popcornie. No mało jest tej posypki z ciacha. Co oczywiście jest słabe, ponieważ to ciacho jest naprawdę bardzo fajne, takie równoważy ten cały smak Oreo, ponieważ ono nie jest słodkie, więc no szkoda. Bardzo wielka szkoda, że nie ma tego ciacha jednak tak dużo na tym popcornie. Dobra, słuchajcie, przetestujmy wnętrze. Okej. Jednak dobrze, że testujemy to ciacho, ponieważ mogę wam powiedzieć, że krem, który jest użyty w tym popcornie, jest dosłownie jeden do jednego jak w ciachach Oreo. No mega! Ale was przetrzymałam, co? Fun fact jest taki, że nawet bym powiedziała, że krem bardziej mi smakuje w tym popcornie niż w ciachu. Jest bardziej dla mnie taki kremowy. No ale też może ten krem zawdzięczamy z samego ciacha, z tej kruszonki, z tej ciemnej, brązowej, czarnej części. Więc no sprawdźmy. Tak, to masełko, śmietanka jest właśnie w tym ciachu. Więc jak testujemy ten popcorn, to rzeczywiście mogę wyczuwać tą śmietankę, ponieważ mamy też i tutaj kawałeczki ciacha. No super, mega. Podsumowując, popcorn o smaku Oreo zaliczył test celująco. Oreo jest wyczuwalne 1 do 1. Smak jest dosłownie ten sam. Niczym tutaj nie zostało ciacho Oreo wzmocnione, ani niczego również nie zabrakło. Więc jestem pod ogromnym wrażeniem i szczerze polecam wam ten popcorn. Jeżeli jesteście fanami Oreo, to na pewno się nie zawiedziecie. A popcorn oczywiście znajdziecie w internecie. Tym samym bardzo dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polajkujecie, skomentujecie, dacie suba, zajrzyjcie na mojego Instagrama, udostępnijcie filmik znajomym, żeby hulał po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piąteczka!